Tylko na The Expert. So what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore it. Umiejętności miękkie w inżynierii. Witam cię serdecznie na The Expert we wspomnieniach konstruktora. Tym razem biorę na warsztat umiejętności miękkie, czyli to wszystko, co tak bardzo chciałby o tobie wiedzieć HR w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Może po kolei. Najpierw definicja. Znalazłem ją na encyklopedii zarządzania. Pokrótce, umiejętności miękkie to cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne, które decydują o tym, jak się zachowujesz, dogadujesz z innymi ludźmi, czy też organizujesz swoją pracę. Czyli potencjalnie coś, co jest po prostu przydatne w twojej pracy. Ale jeżeli już zaglądałem sobie do internetu i zacząłem sobie szukać różnego rodzaju listę umiejętności właśnie miękkich, ponieważ pomyślałem, że omówię je jedna po drugiej, to jednak znalazłem tam przedziwne dziwactwa. Spróbuję zacząć od czegoś, co moim zdaniem trudno nazwać umiejętnością, a jest to raczej cecha charakteru albo jakiegoś rodzaju ogólnie cecha człowieka. Po kolei wytrwałość, pewność siebie, rzetelność, asertywność, dążenie do celu, motywacja albo inaczej nastawienie na rozwój, kreatywność, radzenie sobie ze stresem, elastyczność i zdolność do adaptacji, decyzyjność i odpowiedzialność, kultura osobista, etyka i wartości. Czy naprawdę możemy to zakwalifikować do czegoś, co jest umiejętnością, do czegoś, co możemy się nauczyć, coś, co możemy zdobyć na jakimś kursie? Może w ogóle zacznę od tego, że nawet czasami zauważam pomylenie z pomieszaniem i czasami coś, co dla mnie jest typową umiejętnością twardą, może być na przykład przez kogoś nazwane umiejętnością miękką. Tutaj mam kilka przykładów. Negocjowanie. Przecież negocjowanie to jest cała duża wiedza, jak negocjować. Tam są elementy psychologii, elementy prowadzenia rozmowy. Trzeba mieć po prostu bardzo dużo twardej wiedzy, żeby móc skutecznie negocjować. Dlaczego jest to umiejętność miękka? Albo zarządzanie strategiczne. Przecież to nawet może być kierunek studiów. A my robimy z tego umiejętność miękką, czyli coś, co ma człowiek, nie wiem, przyswoić sobie samodzielnie, tak jak wcześniej opisana, nie wiem, wytrwałość albo rzetelność. Co innego, że często trafia się samodzielność, ale samodzielność pojawia się dopiero w momencie, jeżeli pozyskamy jakieś umiejętności twarde, potrafimy coś zrobić i wtedy w tym działaniu stajemy się samodzielni. No jak możemy być samodzielni, nie umiejąc czegoś zrobić? No, nie wiem, jakieś to mi nie pasuje. Może jak masz inną opinię, to się wypowiedz. Albo coś, co mnie zmiażdżyło. Wiedza branżowa. Przecież wiedza branżowa jest podobnie jak zarządzanie strategiczne czy negocjacje powiązane z twardą wiedzą. Z czymś, co trzeba zdobyć, z czymś, co trzeba się nauczyć. Może to wynikać z doświadczenia, może to wynikać na przykład z czytania o danej branży. Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych. Popatrz. Posługujesz się systemem CAD, i to nagle się staje u jakiegoś HR-owca umiejętnością miękką, bo to jest przecież narzędzie informatyczne. Albo zarządzanie ludźmi, gdy też prowadzi się różnego rodzaju szkolenia, czy nawet idzie się na studiach zarządzania właśnie po to, żeby nauczyć się zarządzania ludźmi. I co, nagle się to stało umiejętnością miękką? Nagle porównujemy to, przyrównujemy to do czegoś takiego jak asertywność, rzetelność, kreatywność. Nie wiem, jakoś to wszystko mi się nie trzyma kupy. Jeszcze taką inną grupę tych umiejętności zebrałem. Komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie, myślenie analityczne, wywieranie wpływu. To jest w ogóle the best. Wywieranie wpływu. Jakiego, na kogo, w jakich sytuacjach, o co tu chodzi? Budowanie relacji. Dobra, może budowanie relacji z klientem. Dobra, no ale to jeszcze gdzieś tam może być na poziomie dla mnie umiejętności miękkiej, ale
trochę to się wszystko robi abstrakcyjne. Jak to powiedział mój kolega, który zatrudnia ludzi, sam prowadzi kilka firm, dla niego to, czym posługują się HR-y, to, czym ten świat szkół HR-owych i samych HR-ów gdzieś się interesuje, to dla niego to jest wyższa szkoła obsługi zmywarki, no na tym poziomie mniej więcej. Ogólna wiedza, którą każdy powinien mniej więcej wiedzieć, żeby wyczuć człowieka, czy on się będzie na dane stanowisko nadawał, czy w aktualnej sytuacji życiowej to jest dla niego właściwe miejsce, czy dla jego cech, które można bardzo szybko wyłapać, osobowości i umiejętności twardych, które można szybko sprawdzić, dane stanowisko jest właściwe. A my się tu rozpierdzielamy nad jakimiś tematami jak dążenie do celu albo motywacja. Przy prawdziwej motywacji człowiek ci nie zdradzi. On ci zdradzi taką motywację, jaką pomyślisz, że ty byś chciał usłyszeć w danej sytuacji, w danej rozmowie, w danym procesie rekrutacyjnym. Na sam koniec zostawiłem sobie coś, co dla mnie mogłoby się gdzieś komponować w ramach tych umiejętności miękkich i dopiero zacznę sobie je opisywać. Zrobiłem taką listę czegoś, co dla mnie może być umiejętnością, czyli czymś, co możemy się nauczyć i w moim rozumieniu to jest coś miękkiego, to nie jest tak twarda umiejętność jak wiedza techniczna, nie wiem, zdobyć umiejętności z GD&T, robienie rysunku technicznego, odczytywanie rysunku technicznego, modelowanie w 3D, dobieranie komponentów pod kątem na przykład jakichś parametrów z elektromechaniki i tak dalej. Ok, zaczynam. Autoprezentacja. Tak, dla mnie to jest umiejętność miękka. Autoprezentacja to jest niestety coś, co nam Polakom zazwyczaj brakuje. My nie potrafimy się prezentować. Nie potrafimy mówić o swoich mocnych stronach. Nie potrafimy mówić o tym, co zrobiliśmy w superlatywach, w korzyściach, w tym, że braliśmy udział w jakimś fajnym projekcie, braliśmy udział w jakimś fajnym przedsięwzięciu i opisać to. Gdzieś z tyłu głowy mamy nie będę się chwalił, albo ten, co tak mówi, coś popisuje się, albo nie wiem, on szpaner. To jest dziwna sytuacja u nas w kraju. My obniżamy naszą wartość przez brak prezentowania tego, jakie mamy dobre cechy, jakie mamy fajne, pozytywne doświadczenia, jakieś sukcesy. Nie potrafimy o swoich sukcesach mówić. Spotkałem się z tym, że nawet dość często, za samo to, że prowadzę ten kanał, to jestem już przez jakąś część ludzi w fachu źle oceniany, no bo ja tam szpanuję, chwalę się, że zrobiłem to, tamto, siamto, czy owamto. Może kiedyś zastanowicie się nad tym, że wy moglibyście też potrafić powiedzieć coś o tym, co robiliście. Jakie mieliście sukcesy i gdzie tak naprawdę jesteście na tym rynku. A nie cały czas obniżać swoją wartość i gdzieś się chować głęboko, głęboko, głęboko na etacie i czuć się niedocenionym. Drugi element, który mogę uznać za umiejętność miękką. Współpraca w zespole. Moim zdaniem kluczowa umiejętność, ale ona też wiąże się z wieloma cechami osobowości, bo jeden będzie współpracował w zespole w inny sposób, bo będzie introwertykiem, a drugi będzie współpracował w zespole w zupełnie inny sposób, bo będzie ekstremalnym ekstrawertykiem. Aczkolwiek sama umiejętność może występować i u jednego, i u drugiego. Kiedy zaistnieje zrozumienie, kiedy komunikować się, z kim, w jakich relacjach i gdzie ta komunikacja, ta współpraca i to wszystko, co się dzieje w teamie, można przełożyć właśnie na sukces, na to, że coś się uda szybciej, lepiej, z mniejszą ilością problemów stworzyć. To się trochę pokrywa z kolejną umiejętnością, inteligencja emocjonalna. Czyli z tym właśnie, jak jesteśmy w stanie wyczuć drugiego człowieka. To jest dość trudna do nauczenia się umiejętność dla wielu, a dla wielu jest zupełnie intuicyjna, zwłaszcza dla kobiet, automatyczna niemalże umiejętność, którą po prostu mają, tak jakby się urodziły z tym. Jednak uważam to za umiejętność, ponieważ można to próbować wypracowywać. Można sobie o tym poczytać, można sobie pójść na jakiś kurs, można sobie to w jakiś sposób w sobie rozwijać. Zarządzanie własnym czasem. Też niezwykle krytyczna umiejętność, żeby potrafić sobie rozplanować swoje obowiązki
i tym czasem swojej pracy i ewentualnie, jeżeli to jest konieczne, współpracy z innymi rozplanować i jakoś się mieścić w tych swoich szczebelkach rozplanowania. To oczywiście przychodzi z doświadczeniem, to oczywiście po wykonaniu czynności jakichś różnych okazuje się, ile rzeczywistości nam to zajęło. Bardzo fajny przykład z frontu słyszałem, że jak wykopiemy okopy, to dobrze ten okop sobie wykopać wcześniej, jeszcze w ramach treningu, zanim pójdziemy na front i będziemy mniej więcej wiedzieć, ile nam to zajęło. I nie tyle, że doświadczymy, jak ten okop wykopać, to jeszcze będziemy w stanie określić, jak dostaniemy rozkaz o wykop tutaj sobie przygotuj stanowisko, to będę w stanie określić, w jakim mniej więcej czasie to zrobię, bo już 2-3 razy to zrobiłem i jestem w stanie to określić. Nie wiem, trochę nie to był przykład, ale akurat bardzo mi się spodobał. Skuteczna komunikacja, coś, co się wiąże z współpracą w zespole i z inteligencją emocjonalną, ponieważ skuteczność polega po pierwsze na tym, żeby wiedzieć, w jaki sposób się komunikować z poszczególnymi ludźmi, żeby potrafić wyczuć sposób komunikacji. Bardzo fajnie o tym mówi w jednym z wywiadów u mnie Krzysiek. Zachęcam do oglądnięcia, bardzo mądrze mówi między innymi o tym zagadnieniu. Skoro jeszcze tu jesteś, to widocznie ci się podoba. Zostaw lajka, bo dzięki temu ten materiał poniesie się dalej. Ale jest też takie zagadnienie jak wystąpienia publiczne, ponieważ czasami trzeba gdzieś przed jakąś nawet kilkuosobową publicznością wystąpić i coś wytłumaczyć, pokazać, gdzieś znaleźć w sobie tą odwagę, żeby jednak nie zamykać się w sobie. To też wymaga treningu, też wymaga nauczenia się i dość często jest przydatne. To wszystko, co do tej pory mówiłem, wiąże się jeszcze z umiejętnością przekazywania informacji. To jest istotne, żeby właśnie te informacje zostały przekazane. Zbyt często miałem do czynienia z sytuacją, gdzie krytyczne informacje z dołu do góry w szczebelkach firmy nie przechodziły z różnych względów. Politycznych, wewnętrznych w firmie, jakichś obaw, zniechęcenia, nie ma sensu nikomu już tego mówić, bo i tak nikt nic z tym nie zrobi. Najróżniejsze były możliwości zaistnienia pewnych sytuacji. I uważam, że umiejętność przekazywania informacji w odpowiedni sposób między poziomami i równolegle, i w poziomie, i w pionie w organizacji jest też niesamowicie ważna, ale to znowu się wiąże z rozwojem emocjonalnym, z tym wszystkim, co człowiek rozwija sobie w trakcie poznawania inteligencji emocjonalnej, różnych technik współpracy w zespole, czy skutecznej komunikacji, czyli wszystko to, co już opisywałem wcześniej. Jeszcze taka umiejętność formowania i rozwiązywania problemów. To jest tak na granicy dla mnie umiejętności, ale jednak to wrzuciłem w umiejętność, ponieważ najpierw można zdiagnozować u samego siebie, jak ja podchodzę do problemów, bo można podchodzić właśnie, że szklanka jest do połowy pełna, do połowy pusta, a można stwierdzić, że szklanka jest o połowę za mała. Także możliwości są różnorakie podejścia do tego samego zagadnienia. Samo zdefiniowanie problemu to jest bardzo istotna kwestia, ale podejście do jego rozwiązania to jest też niesamowicie kluczowy proces. Bo samo stwierdzenie, że jest problem i się nie da, no to jest słabe. Jednak jest problem i okej, znajdźmy jakieś rozwiązanie. Poszukajmy, jak stworzyć, żeby zrobić coś, żeby ten problem nie istniał. Albo w najgorszym przypadku został zminimalizowany. I jeszcze zdolności przywódcze. Uważam, że to niestety jest bardzo powiązane z twardymi umiejętnościami i gdzieś wiąże się z tym, że ma się jakiś autorytet przed innymi ludźmi, potrafi się zarządzać swoją pracą, czyli to ma związek jednak z umiejętnościami miękkimi i ma się możliwość, już taką pewność siebie w zarządzaniu samym sobą i swoimi odpowiedzialnościami, że można stopniowo przejmować jak gdyby kontrolę nad większą sytuacją. Idealnym przykładem był moment, kiedy pracowałem w Jaguarze. Już po 2 latach była sytuacja, gdzie ja z dolnego stanowiska, tam zwykłego kadowca, tak naprawdę realnie zarządzałem całym teamem, bo na tyle ogarniałem całą tą sytuację, całą tą pracę, to co się dzieje w tych poszczególnych podgrupach od strony właśnie inżynierskiej, strony kadowskiej, że tak naprawdę to wszyscy do mnie się przychodzili zapytać, co robimy, jak to będziemy organizować, co się tu będzie działo, co jest możliwe, co nie jest możliwe.
a przełożony tylko to przytakiwał. To wynikało jakoś z autorytetu, jak ja byłem postrzegany tam przez grupę. I mogłem prowadzić grupę zupełnie z dolnego stanowiska. Także stanowisko tutaj nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś jest liderem czy nie. To sytuacja, to jak gdyby atmosfera to wymusza. W innej filmie miałem sytuację, gdzie człowiek, który nawet nie miał ukończonych wyższych studiów, tak naprawdę realnie, oddolnie, z jakiegoś tam stanowiska technika, zarządzał całą grupą inżynierów projektujących w lotnictwie. Ich było kilkudziesięciu i wszyscy o wszystko przychodzili się do niego pytać o zorganizowanie całej ich pracy. Dlatego, że on miał jakieś tam doświadczenie, jakieś umiejętności przywódcze, które sprawiały, że oni się czuli bezpiecznie pod jego jak gdyby skrzydłami, gdzie on nawet nie był inżynierem. Ale miał taką wiedzę, że oni go wszyscy za tą wiedzę szanowali. Także chciałbym tutaj pod sam koniec wskazać taką kwestię. Umiejętności miękkie to po prostu jest tak naprawdę z mojej perspektywy twoja osobowość, to jakim jesteś człowiekiem i chyba mniej więcej w ten sposób Harry chciałyby to rozumieć, ale tworząc jakieś dziwaczne definicje. I teraz to, jakim jesteś człowiekiem, znowu stawia cię w pewnej sytuacji i nie pasujesz do każdego stanowiska i do każdej sytuacji, ponieważ może się okazać, że aplikując gdzieś na jakieś stanowisko, co też mi się przydarzyło, odniosłem wrażenie, że zostałem bardzo szybko odrzucony, dlatego że człowiek, który był potencjalnie moim pracodawcą, poczuł się zagrożony. Że ja może go, nie wiem, zajmę jego miejsce za chwilę, bo w jego mniemaniu jestem od niego lepszy. Pod jakimiś tam względami. W innym miejscu z kolei bardzo chętnie przyjęli mnie do pracy, dlatego że wychodzili z założenia, że chcą pracować z kimś na tyle kompetentnym, żeby móc się od niego uczyć. Że dobierają ludzi lepszych od siebie w pewnych kwestiach, żeby właśnie pozyskiwać od nich wiedzę. I to było fajne. Ja tam bardzo dużo się dowiedziałem od nich, jeżeli chodzi o zarządzanie, a podzieliłem się swoją wiedzą, którą miałem. I to była fajna symbioza. Także jak cię ktoś nie przyjmie, to nie przejmuj się tym, bo najprawdopodobniej po prostu tam nie pasowałeś, ktoś uznał, że tam nie pasujesz. Czasem jest tak, że bardzo chcemy pracować w jakiejś konkretnej firmie i robimy wszystko, co się tylko da, żeby tam pracować i mamy duży problem, żeby tą pracę dostać. A inni, widzimy to, znajomi, dalsi znajomi, znajomy znajomego, który tak, a pójdę sobie zapytam, wrzucę CV, może mógłbym tam pracować i go przyjmują i pracuję. A ja się tak bardzo staram i jakoś cholera, nie mogę. Dość często widziałem takie sytuacje. Może ty też powinieneś się zastanowić, czy akurat ta w cudzysłowie wymarzona firma dla ciebie to jest rzeczywiście właściwa droga dla ciebie. Dziękuję ci bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wspomnienia konstruktora.